KSW79 w czeskim Libercu. Ze mną jest Michał Kita, który jako short notice na parę dni przed rozpoczęciem tak naprawdę wydarzenia podejmuje walkę z Danielem Omielańczukiem i udaje nawet wygrywać mu się przed czasem. Do 3 razy sztuka odblokowujemy te czerwone kwadraciki na Sherdogu, mamy zielony i do 3 razy sztuka, bo TKO w 3 rundzie. Bardzo się cieszę, że wygrałem, ale proszę Was, nie zadawajcie pytania w stosunku co do Daniela, bo tak jak powiedzieliśmy przed walką, to jest sport. Daniela bardzo szanuję, bardzo go lubię, to jest mój kolega. Co w oktagonie, to w oktagonie i nie będę na temat się po prostu wypowiadał. Oczywiście. My jesteśmy świadomi, że nie ma między Wami animozji, wręcz przeciwnie, ponieważ darzycie się oboje nawzajem wielkim szacunkiem. Każdy, kto śledzi historię polskiego MMA, wie, że Wasze losy się przeplatają i że jesteście dobrymi znajomymi z pracy. Nie sposób tego zrozumieć, Natomiast porozmawiamy o samej walce. Przebieg 3-rundowy, prawie do końca poszło do decyzji, jednak udało Ci się uszknąć, jednak nie zostawiać tego decyzji sędziów. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt kondycyjny, jak się czułeś w perspektywie tego, że nie miałeś pełnego obozu? Miałem pełen obóz 8-tygodniowy. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły. W grudniu dowiedziałem się o tej gali, że jest w lutym i pierwotnie miały być 4 kategorie ciężkie. I wiedziałem, że znając środowisko, wszyscy są mądrzy w gadce, że biorą walki, wszystko, a przyjdzie co do czego, to i tak do mnie zadzwonią i na własne ryzyko podjąłem. W ciszy, w spokoju, z przygotowania. Jestem po pełnym 8-tygodniowym okresie przygotowawczym, dlatego też mimo że jestem zmęczony, bo to jest normalna waga, duża, ciężka, wiedziałem, że dam radę, nie? Było momentów dużo bardzo stójkowych, ciosy się odkładały zarówno na tobie, jak i na przeciwniku. Były też momenty w parterze, zajmowanie pleców, więc mogliśmy tutaj cały podręcznik MMA sobie zobaczyć w pełnej krasie. No to chyba wszyscy się cieszą, tak? Ja się cieszę ze zwycięstwa. Pokazaliśmy niejednym młodym, że starsi panowie potrafią naprawdę, mimo szacunku do siebie, zrobić super walkę MMA, tak? Czy to jest trudne mentalnie podjąć taki pojedynek, zostawić te emocje? Jest, to nie jest takie, że do końca całkowicie obojętne, no bo tak jak powiedziałem, lubimy się i w pełni Daniela rozumie, obydwoje mamy 2 córki. Jesteśmy przede wszystkim pełnoetatowymi rodzicami na co dzień numer 1, a reszta to jest praca. Przesyłamy w takim razie bardzo dużo pozdrowień dla Waszych rodzin, niech teraz cieszą się Wami, spełniacie się w roli rodziców, bo to też teraz jest ważne, można trochę na chwilę odpocząć od MMA, ale czekamy na kolejne występy. Dziękuję bardzo.